Dobrze, więc jest to wielki cud, że mogę tu dziś być, tego wieczoru, razem z wami wszystkimi, którym udało wam się przybyć, też z wami, którzy oglądacie nas przez kanał na YouTubie. Więc przybywamy tutaj na wspaniałe święto, cudowne święto, aby świętować, jak Bóg pokazuje swoją chwałę, jak Bóg pokazuje się przez osoby, i nie osoby jakieś wielkie, wspaniałe, tylko osoby biedne, aby świętować wybranie Boga. Jestem zadowolony z tego, co Bóg robi ze mną, ale też równocześnie jestem zaskoczony. Nie wiem, też przerasta mnie to wszystko. Widząc i moją kruchość osoby, słabość, i jak Bóg robi te rzeczy, wybiera to, co nie jest istotne, aby zmieszać tych, co są istotni, co są ważni. Wybiera głupych, aby zmieszać mądrych. To jest pewność, jaką ja mam. Że ja widzę, że w tym powołaniu, jakie Bóg ze mną uczynił przez wszystkie te lata seminarium, I rozumiem, że to nie było dlatego, że ja byłem bardzo dobry, bardzo wierny, że byłem, nie wiem, jakiś wspaniały. Ja to, co widzę, że to Bóg uparł się ze mną i powoli się okazywał. I też jak się pokazywał w waszych życiach. Dlatego Bóg nas przyprowadził do Kościoła. Bo zobaczył, że potrzebują lekarza ci, którzy są zdrowi, którzy są chorzy. Dlatego nas powołał do Kościoła, aby nas powoli leczyć. Abyśmy powoli leczyli się z Jego miłością. Wiedząc, że przyjdzie wiele walk, wiele trudności. Ja jak myślę o przyszłości, to myślę, co to będzie. Czasami się boję, ale myślę, Bóg zawsze był. Bóg tyle razy był ze mną, jak ja już nie mogłem, jak ja byłem pełen smutku. A Bóg się pokazał i dał mi spokój. Dał mi pokój, daj mi i się uobecnia. I to mi pomogło, aby iść dalej, aby nie patrzeć do tyłu, jak mówi Święty Paweł, wiedząc, że Bóg jest obecny. Więc dziś przez tę liturgię, przez tę Eucharystię widzimy, jak Bóg staje się obecny. I zaprasza nas, nie bójcie się. I kiedy przyjdą wrogowie, żebyśmy się nie zachwiali, wiedząc, że Pan jest wojownikiem walecznym, moim obrońcą, który jest ze mną i pomaga mi. I w trudności, kiedy przyjdą trudności, przyjdą bardzo różne trudności, ale wiedząc to, nie tylko to, co jest naokoło nas, też walka wiary, bo jest ten wróg, który chce zabić naszą wiarę. Codziennie przychodzi i chce ci powiedzieć, Bóg cię nie kocha, Bóg cię nie pamięta o tobie, nie istnieje. Idziesz za jakąś ideą. Nie. Bóg się staje obecny i daje ci spokój, pokój i mówi ci, ja jestem z tobą i mówi ci, wejdź na krzyż, wejdź w cierpienie codziennie, proś pomocy Pana i On się pojawi i On będzie z tobą i pomoże ci w tych trudnościach. Ja dodaję wam odwagi wszystkim, widzieć, jak Pan zawsze był z nami, nigdy nas nie opuścił, abyśmy mogli wejść w to błogosławieństwo Pana. Który uwalnia życie biedaczków z rąk złoczyńców w tylu trudnościach, które stawiają na naszych drogach. Codziennie Bóg wstanie w naszej obronie, wiedząc, bo my to już doświadczyliśmy, że zmartwychwstaliśmy ze śmierci, wszyscy zgrzeszyliśmy. Z przyczyny Adama grzech wszedł w świat i Adam miał to pokusę, aby być jak Bóg i chcieć decydować, co jest dobre, a co złe. I to zaprowadziło go do śmierci. Do tej śmierci, którą też doświadczamy my.
że kiedy chcemy my decydować, co jest dobre, a co złe, kiedy chcemy być bogami naszego życia, wieść wszystko my w naszych naszymi siłami, prowadzić, ale Bóg chce objawić swoją siłę w naszej słabości codziennie. Dlatego On wszedł w śmierć, stał się człowiekiem, przyszedł na świat, aby uwolnić nas z niewoli grzechu, który tyle razy przez strach przed śmiercią jesteśmy zniewoleni przez grzech. Chcemy dać sobie życie we wszystkim, napełniamy siebie grzechami. I Bóg, widząc tą kruchość, tą słabość, przychodzi na świat i oddaje się siebie i daje tą ofiarę wieczną. I to jest jedyna rzecz, jaką może nas usprawiedliwić, jaką nas może zbawić, nas i naszych braci. Jedyne, co możemy robić, mówić, to, że Bóg, Jezus Chrystus, w wolności oddał siebie za ciebie i za mnie, kiedy byliśmy złoczyńcami, grzesznikami, kiedy opuściliśmy Pana. I to jest wielki dar dla nas. To jest cud przeogromny, że wylewa się ta łaska na nas wszystkich, że możemy przeżywać to zbawienie, którego my nie zasłużyliśmy, na które nie zasłużyliśmy i które prowadzi nas, popycha nas, aby głosić miłość Boga. On posyła nam Ducha Świętego, abyśmy mogli świadczyć, że to, co robi z nami, że był mocny z nami, że On może zrobić to samo z innymi. Dlatego nas zaprasza, aby dawać świadectwo, ale nie naszymi siłami, nie jakimiś naszymi mądrościami, ale w Duchu, który On daje nam codziennie. To mówiła antyfona przed Alleluja. To jest Duch Prawdy, da świadectwo w nas i pomoże nam, aby dać to świadectwo. Bo w naszym sercu zapewnia nas, że ta miłość Boga jest prawdą. I kiedy w naszym sercu czujemy tą miłość Boga, możemy powiedzieć: Bóg jest dobry, Bóg jest tutaj. I zabiera nam strach. Zabiera nam strach przed głoszeniem Ewangelii. Zabiera nam strach przed wszystkimi trudnościami, które przyjdą. Widząc to miłosierdzie, że Bóg już zna nasze grzechy, że zna nasze słabości, że zna aż do ostatniego włosa na Twojej głowie i wie, że Ty nie możesz, wie, że Ty jesteś słaby, że ja nie mogę. Bóg już to wie, ale On nas prowadzi, nas troszczy się o nas. I dlatego zapraszam Was do tego, abyście patrzyli na Boga, patrzyli na Pana. Nie wątpcie w Niego, kiedy przyjdą zwątpienia, kiedy przyjdą trudności, krzyczcie do Boga, krzyczmy do Boga: Boże, Panie, jeśli Ty tu jesteś, przecież Ty nigdy mnie nie zostawiłeś, pokaż się, okaż się, pomóż mi. Wyciągnij mnie ze smutku, z goryczy. I doświadczysz, że Bóg jest Twoim pokojem. Pan jest Twoim pokojem, kiedy przyjdzie ten atak wroga. I krzycząc do Boga, On objawia się, pojawia się, abyśmy mogli codziennie żyć w ten sposób. Ja zapraszam Was, aby być radosnymi z tego dzieła, które Pan robi ze wszystkimi naszymi. Dzisiaj świętujemy tą pierwszą Eucharystię, widząc wierność Pana. Ja nie widzę niczego innego, tylko to, że Pan jest wierny, że On robi historię zbawienia z biednymi biedaczkami. I mi to pokazuje wielką tą biedę i ten wielki dar wybrania i powołania. Dlatego ja zapraszam Was, abyście weszli w radość, w tę Eucharystię prawdziwie. Przychodzimy tutaj w pełni cierpienia, nie możemy już wytrzymać, a Pan mówi: oddajcie to wszystko moje, to wszystko, co niesiecie, oddajcie na ten ołtarz, na ten stół, oddajcie to Panu i oczekujcie, że przejdzie z mocą, że objawi się tutaj misterium paschalne, że będziemy mogli przejść ze śmierci do życia prawdziwie i że będziemy mogli wejść w tą radość, że z tego, że zobaczymy, że Pan jest z nami.